Ja panu nie przerywałem. Debata polityczna RDC. Robert Uchniak, kłaniam się państwu i zapraszam na naszą debatę polityczną. Dzisiaj nasi goście to Andrzej Romanek, Solidarna Polska. Witam pana, witam państwa. Dzień dobry. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Jerzy Budzyn, Ruch Palikota. Witam państwa i pana redaktora. Dariusz Grajda, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. I Sebastian Wierzbicki, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry państwu. Ja tak specjalnie na koniec zostawiłem przedstawiciela Sojusz Lewicy Demokratycznej, no bo państwo sami rozumieją, że najpierw do głosu trzeba dzisiaj dopuścić lewicę. Przypomnę tylko, Ryszard Kalisz został wykluczony z SLD przez Krajowy Sąd Partyjny za pracę na rzecz innego ugrupowania politycznego. Polityk nie będzie się odwoływał od tej decyzji. Jak powiedział, rozpoczyna nowe życie pod każdym politycznym względem. Bardzo ogólnie zacznę. Nie będzie panu brakowało w Sojuszu Lewicy Demokratycznej Ryszarda Kalisza? Panie redaktorze, w Sojuszu Lewicy Demokratycznej brakuje mi wielu moich kolegów, którzy w tej partii kiedyś działali, niektórzy nawet siedzą tutaj dzisiaj z nami. Sojusz Lewicy Demokratycznej nie zawalił się, kiedy odchodził z niego Leszek Miller, nie zawali się tym bardziej, kiedy odszedł z niego Ryszard Kalisz. Była to suwerenna decyzja Sądu, Krajowego Sądu Partyjnego, który no, pomógł chyba Ryszardowi Kaliszowi w określeniu się, co tak naprawdę powinien ze swoim życiem politycznym robić. Chciałbym zwrócić uwagę, że Ryszard Kalisz nie był zasmycony wyrokiem Sądu Partyjnego, był chyba nawet z niego zadowolony. Także myślę, że jest na dobrej, nowej drodze politycznej. Ja mu życzę wszystkiego najlepszego. Natomiast mówię, tak jak wspomniałem na początku, Sojusz Lewicy Demokratycznej na pewno z tego powodu się nie przewróci. No dobrze, ale też gdybyśmy powyżej takich spraw personalnych mieli rzecz rozpatrywać, no to tak, cały czas przecież Europa Plus, myślę, że tutaj jest cały czas aktualne zaproszenie również do SLD na ewentualne listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Również SLD jest zaproszone przez Aleksandra Kwaśniewskiego. To jest jednoczesne nie dla tych list? Nie, ale ja nie rozumiem, dlaczego to Aleksander Kwaśniewski ma zapraszać Sojusz Lewicy Demokratycznej. No obejrzyjmy sondaże. Sojusz Lewicy Demokratycznej ma w nich 2 albo 3 razy więcej poparcia niż Ruch Palikota, niż Europa Plus, więc no chyba nikt nie ma wątpliwości, że siłą główną z lewej strony sceny politycznej jest dzisiaj SLD. Ani wspólne wystąpienie Aleksandra Kwaśniewskiego z Markiem Siwcem i Januszem Palikotem, ani teraz sprawa z Ryszardem Kaliszem nie pogrążyły SLD. Ludzie doceniają naszą pracę, nasz program wyborczy, to co chcemy zrobić. Leszek Miller i generalnie Zarząd Krajowy wystosował zaproszenie do wszelkich środowisk politycznych o wspólny start na listach. Także nasze zaproszenie jako SLD w stosunku zarówno do Ryszarda Kalisza, do innych polityków Ruchu Palikota, ale już nie samego Janusza Palikota, jest jak najbardziej aktualne. No, spokojnie panowie, zaraz na prawicę przejdziemy, ale tutaj do głosu też Jerzy Budzyn został wywołany od razu. Na nowej drodze życia wszystkiego najlepszego Ryszardowi Kaliszowi można liczyć w szeregach Ruchu Palikota właśnie. Panie redaktorze, jak pan wie, bardzo konsekwentnie przez ten cały czas, kiedy zostałem usunięty z szeregów SLD, bardzo konsekwentnie nie wypowiadałem się na temat SLD. Natomiast dzisiaj przyszedł taki dzień, kiedy bardzo krótko i nie w sensie sprawiania komukolwiek przykrości, w tej sprawie bym się chciał wypowiedzieć. Otóż ja po tym, jak zostałem z SLD wyrzucony, to złapałem pewien dystans do partii, w której byłem właściwie całe swoje takie dorosłe życie, no bo przecież SLD to jakaś kontynuacja SDRP, które było wcześniej, więc to kupa lat. Natomiast ten dystans jest potrzebny, żeby zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. I z wielką przykrością patrzę dzisiaj na to, jak SLD jak gdyby się zamyka wewnątrz, w swoim gronie, chociaż przecież lewica to różnorodność. I jeżeli tej różnorodności zaczyna brakować, to zaczyna być kłopot z tą lewicowością. No bo to doskonałym przykładem jest popis funkcjonujący w Polsce i tamtej różnorodności nie ma, no więc właśnie na tym ten kłopot polega.
to dzisiejsze wykluczenie Ryszarda Kalisza jest oczywiście bezwzględnie wewnętrzną sprawą Sojuszu Lewicy Demokratycznej i jak gdyby trudno specjalnie się wypowiadać w tej sprawie. Gdzieś tam usłyszałem wiadomość, że cały skład Krajowego Sądu Partyjnego, tylko nie wiem, czy to w pełnym składzie było, czy tylko w składzie trzech sędziów. Ale cały skład w głosowaniu tajnym zagłosował za tym, żeby Ryszarda usunąć. No i to jest jak gdyby coś, co obciąża pewnie tych ludzi, którzy są w tym sądzie. Znaczy obciąża w tym sensie, że oni się z tego pewnie kiedyś może i będą musieli komuś tam tłumaczyć w SLD, więc nie, jak gdyby o tym nie chcę dyskutować. Natomiast przykrą rzeczą jest to, że tak naprawdę Ryszard został wyrzucony za wirtualne przestępstwa, bo został wyrzucony za współtworzenie wirtualnej listy, bo przecież jej nie ma. Został wyrzucony za udział w wirtualnym projekcie politycznym, bo przecież jest niezarejestrowany. No ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj Europa Plus to znaczy w sposób rzeczywisty... No nie może być, bo już jest stowarzyszenie Europa Plus. Dzisiaj Europa Plus, mówię o tej Europie Plus Aleksandra Kwaśniewskiego, firmowana przez Aleksandra Kwaśniewskiego, Marka Siwca i Janusza Palikota, to dzisiaj póki co, oczywiście ludzie tam mówią o tym, że do tego przystępują, zgłaszają się na stronę internetową, no ale w sposób faktyczny jeszcze do niczego nie przystępują, no bo trzeba poczekać, aż ta inicjatywa zostanie zarejestrowana. Jak z ruchem Palikota. W związku z tym jest to oczywiście taka właśnie sytuacja. Koledzy sami wybrali. To po prostu trzeba powiedzieć tak. Zwyczajnie mi jest przykro, jeżeli chodzi o Ryszarda, bo się znamy wiele lat. Zresztą tu siedzący Sebastian w ostatnich wyborach parlamentarnych przecież, że tak powiem, jak gdyby pracował bardzo mocno na to, żeby Ryszard Kalisz tym posłem został. Więc dla samej Warszawy jest to moim zdaniem to znaczący ubytek. No dla Warszawy jeszcze to zapytamy, co to oznacza, ale ja czuję już, że i Solidarna Napięcie. Polska, tak, i Platforma Obywatelska to już się rwą do komentowania. Wam w to graj właściwie, że coś takiego się dzieje na lewicy. Pan przewodniczący Budzyn, rozumiem, w pierwszej części swojej wypowiedzi udowodnił, że jest życie poza Sojuszem Lewicy Demokratycznej i pewnie rzeczywiście jest życie poza SLD, zwłaszcza, że Ryszard Kalisz do tej pory był raczej w moim uczuciu dodawał SLD niż SLD dodawało Ryszardowi Kaliszowi. Tak się składa, że ja także jestem posłem warszawskim i po wykluczeniu Ryszarda Kalisza SLD nie ma tu w Warszawie bardzo rozpoznawalnego polityka poziomu krajowego, bo siedzący obok mnie Sebastian Wierzbicki jest bardzo młodym, dynamicznym liderem, ale mimo wszystko do rozpoznawalności Ryszarda Kalisza jeszcze mu trochę brakuje, choć życzę tutaj Sebastianowi jak najlepiej w tym zakresie. A tak mówiąc zupełnie wprost, SLD myślę, że trwa taki proces dekompozycji tego ugrupowania od 2004 roku de facto, od wystąpienia wtedy grupy Marka Borowskiego, nie wiem, czy to był czwarty czy piąty rok w każdym razie, i w kolejnych latach kolejni politycy odchodzą z SLD, niektórzy wracają, tak jak Leszek Miller, co nie zmienia faktu, że cały czas lewica, chyba głównie przez to właśnie, nie może odbić się od takiego sufitu sondażowego tam 12%. I mówiąc z perspektywy... Panie pośle, 3 dni temu 17%. Ja nie widziałem tego sondażu. Znaczy, nie ukrywam, że z perspektywy Platformy Obywatelskiej to pewnie to, że SLD strzela sobie w stopę w ten sposób, to dobry znak. No dobrze. Andrzej, ja dodam tylko tak, Garda Polska. Ja powiem w ten sposób. Otóż ja uważam, że pan Ryszard Kalisz już dawno podpisał polityczny cyrograf z Europą Plus. To są koledzy, jeżeli chodzi o pana Aleksandra Kwaśniewskiego, a mając na uwadze Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego, to nie są przyjaciele. Zawsze mówił Leszek Miller, że to jest szorstka przyjaźń. Więc odnosząc to do kwestii ruchu Palikota, ja myślę, że to zaproszenie, które rzekomo wysłał Leszek Miller do ruchu Palikota, to chyba na papierze ściernym.
wysłał to zaproszenie i ono jest takie szorstkie jak i papier ścierny. W związku z tym to zaproszenie oczywiście nie ma żadnego waloru politycznego. Ale co robi Leszek Miller? Otóż zdaje sobie sprawę, że Ryszard Kalisz był poniekąd koniem trojańskim w SLD, więc oczyszcza przed pola, no po to, żeby się przygotować do eurowyborów. Jest ostra walka, ale walka nie ideologiczna. Poniekąd może i trochę, ale walka o stołki. To, co proponuje Europa Plus, to jest po prostu walka o stołki. Chcą stworzyć, zarzucili sieć, gęstą sieć i chcą złapać wszystkich, którzy by się znaleźli na listach Europa Plus. I jaki będzie tego efekt? No taki bardzo prosty. Pan Ryszard Polska Kalisz, nie będzie miała europarlamentarzystów. Pan no, Ryszard Kalisz, to się okaże, panie szanowny. Otóż efekt będzie taki, że pan Ryszard Kalisz jaguarem nie będzie pędził już po Warszawie, ale będzie pędził po Brukseli. No i taki będzie efekt dla Polaków. Nic więcej, tylko że będzie z jaguara tu, będzie pędził pan po Brukseli. Ja już nie i, wie, i wiele już nie innych osób z tego właśnie Kurski, ludzi bardzo majętnych, którzy będą się ścigali, być może z europosłem Kurskim. No dobrze, a teraz Dariusz Grajda, Polskie Stronnictwo Ludowe. Szanowni Państwo, myślę, że pan Jerzy trochę przesadził, że to jest jakaś wirtualna inicjatywa, bo przecież ta inicjatywa została ogłoszona przez byłego prezydenta. Przypomnę, że pan prezydent Aleksander Kwaśniewski w 95 roku śpiewał taką bardzo dobrą, fajną piosenkę, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Szkoda tylko, że dzisiaj pan prezydent przyjął patronat nad taką inicjatywą, która niekoniecznie łączy Polaków, a tak naprawdę dzieli i próbuje, że tak powiem, wmówić Polakom, że to, co jest mniejsze, jest większe w naszym kraju. Generalnie Ryszard Kalisz oczywiście bardzo pozytywnie się kojarzył tutaj w Warszawie czy pod Warszawą. Jest miłym, sympatycznym człowiekiem. Trudno, no, wybrał taką drogę. Potwierdzam to, co mówił pan poseł Kierwiński, że powoli następuje rozkład, rozpad, rozłamy kolejne będą następowały w samym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To nie wróży na pewno pozytywnie na najbliższe wybory i jestem przekonany oczywiście, że dla stronnictwa też jest to bardzo dobra i dobry prognostyk na najbliższe wybory. Ryszard Kalisz nie musi teraz udawać, że jest człowiekiem lewicy, tak mówił Leszek Miller dzisiaj. No ale dobrze, ja bym chciał też jeszcze... czy udawał do tej pory i jak no Leszek właśnie. Miller na to się zapatrywał. No dobrze, ale teraz tak, taka sytuacja mnie ciekawi i jestem bardzo ciekaw odpowiedzi Sebastiana Wierzbickiego. No bo tak, mówiło się, że Leszek Miller z Ryszardem Kaliszem swego czasu zawarli taki układ. Ryszard Kalisz bardzo chciał kandydować na urząd prezydenta. Usłyszał od Leszka Millera: proszę bardzo, ale najpierw kandydujesz na prezydenta Warszawy. Prawda? Nie. Nie do końca. Sebastiana nie było przy tej rozmowie. Byłem przy rozmowie z Leszkiem Millerem, kiedy został. Byłem przy rozmowie z Leszkiem Millerem na ten temat, natomiast jeszcze, panie redaktorze, na minutkę tylko. Ale nieprawda, w ogóle wymyślone, wyssane z palca, tak? Co ma teraz powiedzieć pan przewodniczący Wierzbicki? No. Ale szanowni państwo, miesiąc temu osobiście uczestniczyłem w rozmowie z Leszkiem Millerem na temat kandydata na prezydenta stolicy, gdzie przejawiały się kilka nazwisk i padało również nazwisko Ryszarda Kalisza. W kontekście, czy chcemy, żeby Ryszard Kalisz był naszym kandydatem, i na tym spotkaniu, ani na żadnym późniejszym, nie zapadła jeszcze decyzja, że to będzie Ryszard Kalisz, ale Leszek Miller wówczas powiedział, że jeżeli władze warszawskie SLD zdecydują, że kandydatem SLD na prezydenta Warszawy ma być Ryszard Kalisz, to on obiecuje, że się zaangażuje w rozmowy z Ryszardem Kaliszem, żeby go do tego startu panie namówić. Przewodniczący. Więc nie sądzę, żeby taka rozmowa miała miejsce, bo nie było potrzeby jej przeprowadzania do tej pory. Panie przewodniczący, ale jeszcze ja muszę ten wątek, dobrze, jednak w Warszawie siedzimy w końcu w studiu. Tak jest. No dobrze, ale ja też usłyszałem, że jest taki wariant rozpatrywany, że to kobieta ma być kandydatką na prezydent Warszawy i że niewykluczone, co ona sama w tym studiu 2-3 tygodnie temu przyznała, może to być Joanna Senyszyn, co by dodawało smaczku dla tego sądu partyjnego dzisiejszego. Nie, ja sądzę, że to jest bardzo duże nieporozumienie, bo Joanna Senyszyn wypowiadała się kiedyś w kontekście prezydentury, ale kraju. Nigdy nie słyszałem z ust pani poseł Joanny Senyszyn, europoseł, że byłaby zainteresowana startem na prezydenta Warszawy. A nie wykluczyła.
w naszym studiu możliwości. Wie pan, polityk nigdy nie mówi nigdy, więc... Poza Ryszardem Kaliszem. Tak, poza Ryszardem Kaliszem być może. Natomiast no, ja nic na ten temat nie wiem. Jest kilka innych kobiet, które również są rozpatrywane jako kandydatki Sojuszu Lewicy Demokratycznej no. na tę funkcję, ale no, Joanna Senyszyn oczywiście, jeżeli wyrazi taką chęć, to również tę kandydaturę będziemy rozpatrywać. Natomiast chciałbym powiedzieć, że my bardzo mocno się przygotowujemy i metodycznie do wyłonienia kandydata na prezydenta stolicy. Od szeregu rodzaju badań i wielu innych rzeczy, dyskusji ze specjalistami i to specjalistami niezależnymi, również tymi ekspertami, na których się powoływał właśnie Ryszard Kalisz, czyli słynnymi specami od marketingu z Francji, więc na pewno ta kampania i ten kandydat na prezydenta Warszawy, którego wyłonimy, będzie takim kandydatem, który sprawi wszystkim niespodziankę, może nawet Hannie Gronkiewicz-Waltz. Szkoda, że państwo nie oglądają nas w internecie, słysząc teraz w radiu, na przykład jak przytakuje Jerzy Budzyn, słuchając tych słów. Tak, a jeszcze jedno... Wiesz, tym przytakiwaniu. Panie redaktorze, odniosę się jeszcze do słów pana posła Kierwińskiego. Nie da się machać głową z nutką. Platforma Obywatelska przeżyła swoją dekompozycję w postaci odejścia Jana Maria Rokity, premiera z Krakowa. Jana Marii Rokity. Platforma przeżyła, ma się dzisiaj dobrze. PiS przeżył odejście Zbigniewa Ziobry, PiS przeżył odejście Dorna, także naprawdę nie martwcie się państwo o Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo damy sobie radę, a jak jeszcze słyszę to zmartwienie od przedstawiciela PSL-u, czyli partii, która zazwyczaj osiąga poparcie w sondażach w granicach błędu statystycznego, no to już się nie martwię o nasz wynik wyborczy. Panie przewodniczący, my zdradzę pana zapewnić, że nie ma... troszkę pokory więcej, bo trzeba spróbować policzyć posłów w parlamencie. Nie martwimy się o wynik SLD. Wy macie coraz mniej. SLD się wyżywi, rząd się wyżywi, proszę bardzo. Ja jedynie stwierdziłem, że ta dekompozycja, która zaczęła się ileś lat temu, trwa. I nie ma co dyskutować z tym, że dla przeciętnego wyborcy lewicy Ryszard Kalisz był twarzą tej lewicy. Jedną z twarzy, ale tą twarzą najbardziej rozpoznawaną i najbardziej lubianą. Ciężko będzie Sojuszowi Lewicy Demokratycznej zastąpić pana Ryszarda Kalisza, ale to nie mój problem, tak jak pan powiedział, ale taka przyjacielska rada, no raczej Ryszarda Kalisza, jeżeli chodzi o taką sympatię społeczną, nie zastąpi pani europoseł Sonyszyn. No. Nie, ale oczywiście, chyba nie. No znaczy, ja powiem w ten sposób, że ja nie sądzę, że to jest dekompozycja Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Kolejna osoba, która wydaje się po informacjach prasowych mocno skrytykowała przecież Reszka Millera za zaproszenie na kongres lewicy w czerwcu, między innymi Lecha Wałęsy, to jest Józef Oleksy, premier Józef Oleksy. I wydaje się, że jemu jest też bliżej do Europy, plus dlatego, że jest też blisko związany z Aleksandrem Kwaśniewskim. Podkreślam, bliżej mu na pewno niż do Reszka Millera. No podkreślam, nie, zdziwiłby się pan. Podkreślam, że tutaj jest efekt czyszczenia przedpola. Przez Leszka Millera. Twardy efekt czyszczenia przedpola. Ma świadomość, że powstało ugrupowanie, które może w jakimś sensie mu zagrozić. Mało tego, to ugrupowanie nie scala pewna ideologia, ale scala walka o stołki. W związku z powyższym obawia się, że do tego ugrupowania przyjdą takie osoby, które mogą zagrozić SLD, jeżeli chodzi o wynik wyborczy do Europarlamentu. W związku z powyższym, ta walka na lewicy będzie walką, jeżeli chodzi o Europarlament, wyjątkowo ciekawa, a odnosząc się do pani Senyszyn, to powiem w ten sposób, bo dzisiaj była oskarżycielem, nie wiem czy głównym, czy nie oskarżycielem. Oskarżała przed sądem. Nie. W związku z tym, jeżeli będzie startować na prezydenta Warszawy, to okazała się wyjątkowo skutecznym oskarżycielem, bo zabiła Ryszarda Kalisza, który z tego zabójstwa niezwykle się cieszy, bo wyszedł z uśmiechem na twarzy. Proszę państwa, chwila muzyki. Skuteczna, jak chwila muzyki i wracamy do rozmowy. Uspokoi nastroje. Debata polityczna RTC. Proszę państwa, to może teraz kolejny temat. Wiadomo, że wokół drugiej nitki gazociągu Jamał Europa 2 robi się gorąco. No, premier mówi, że nic nie wie o memorandum w pewnym momencie. Wiemy jednocześnie, że wicepremier przeddzień zostaje to memorandum podpisane, jedzie rozmawiać z szefem Gazpromu na ten temat. No i mamy taką notatkę, która się pojawiła dzisiaj.
Ona brzmi tak. 3 kwietnia w godzinach porannych zostałem przyjęty w Ministerstwie Gospodarki przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Poinformowałem pana premiera o propozycji Gazpromu odnośnie tak zwanego projektu Jamał Europa 2, a także o zamiarze podpisania w Sankt Petersburgu memorandum o wzajemnym zrozumieniu dotyczącego oceny na etapie przedinwestycyjnym możliwości realizacji gazociągu z Białorusi przez Polskę w kierunku Słowacji. No ale jednocześnie Janusz Piechociński zaprzecza, że w tej rozmowie akurat informacje na temat memorandum padło, stąd mamy rozmowę między wicepremierem a premierem od 19:00, podobno. Czy to jest jakiś kryzys w koalicji zatem? Dariusz Grajda, Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie ma żadnego kryzysu w koalicji. Koalicja ma się bardzo dobrze i będzie miała się jeszcze lepiej. Sytuacja, która została wywołana czy spowodowana, pokazuje tylko tyle, że należy sprawdzić dokładnie tak naprawdę kto co powiedział, gdzie i w jakim kontekście. Z moich informacji wynika, że służby odpowiedzialne, czy nadzorujące, czy tą spółkę właściwą, muszą dokonać też weryfikacji tego, czy były takie ustalenia, czy nie były. Pan premier Piechociński zapewne powiedział i na pewno mówi prawdę w tym kontekście, że nie był dokładnie o tym poinformowany. Stąd nie uważam, żeby to było jakieś zagrożenie dla koalicji. Nic się nie stało? W jakim sensie nic się nie stało? No, premier rządu nie wie nic na temat tak poważnej decyzji. Chyba, żeby uznać memorandum za mało istotny fakt, pan, podpisanie takiego memorandum. Nie wiem, kto co wie, a kto czego nie wie, bo w życiu to są różne sytuacje i trudno... Nie wiem nawet, o czym pan teraz myśli, tak? A co dopiero, skąd mogę wiedzieć, o czym premier wie, a czego nie wie, dlatego że nie współpracuje na bieżąco z premierem. Natomiast sytuacja, z tego, co państwo zapewne dobrze czytali, to sprawa gdzieś tam ma początek w latach 90. I oczywiście pytanie jest zupełnie inne, czy akurat czy Polska, czy premier, wicepremier nie są w jakiś sposób wciągani w jakieś inne rozgrywki, które de facto mogą gdzieś, może być załatwione za przeproszeniem coś ponad Polską, zupełnie w innym miejscu, a tutaj akurat rząd nasz musiał, ma się zajmować akurat tą sprawą, a nie spostrzegać czegoś innego. I to jest jakby, a co innego można spostrzegać? Wie pan, trudno mi jest dzisiaj powiedzieć, co się może wydarzyć za jeden czy za dwa dni, to pewnie nie, no to co będzie za dwa dni, to my wiemy z dosyć dużą... Będzie środa. I będzie 10 dzień kwietnia. Ale ja chcę jeszcze podrążyć w koalicji. No co, nic się nie stało, żeby... Przecież każdy premier na całym świecie dostaje rano taką notatkę o najważniejszych wydarzeniach, faktach. Notatkę odpowiednie służby dostarczają. To albo pan premier jej nie dostał, albo nie przeczytał. No coś jest nie tak. Nawet jeżeli to nie jest decydujące dla naszej polityki energetycznej, to chociażby dla ukraińskiej za chwilę. Marcin Kierwiński. Szanowni państwo, no ja tutaj w odróżnieniu pewnie od większości panów z opozycji jednak powiedziałbym tak, że nic wielkiego się nie stało w tym zakresie. Mamy do czynienia z memorandum podpisanym pomiędzy dwoma spółkami, które ma charakter czysto analityczny, który jest wstępem, podkreślam, wstępem do jakiejś visibility study dotyczącej ewentualnego przeprowadzenia przez terytorium Polski gazociągu. Nie jest to ani wiedza, którą musi mieć premier, ani wiedza, którą musi mieć wicepremier, choć nie wiem tutaj, czy pan Janusz Piechociński wiedział, że to będzie memorandum, czy będzie list, no to jest pytanie bardziej do Janusza Piechocińskiego. Ten rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u bardzo konsekwentnie realizuje politykę dywersyfikacji polskich dostaw gazu, stąd też zmniejszający się udział gazu rosyjskiego w Polsce, to także tak wielkie inwestycje, jak chociażby terminal LNG w Świnoujściu, to wreszcie
renegocjacja fatalnej umowy wynegocjowanej przez pana ministra Jasińskiego w 2006 roku, przez co Polacy zapłacili prawie 12 miliardów złotych więcej za gaz. Ale panie dlatego pośle, skupmy się na rzeczach naprawdę ważnych. Tutaj mamy do czynienia z jakąś naprawdę nadzwyczajną histerią w sprawie, która chyba nie jest tego powodu. No dobrze, ale panie pośle, Ukraina chce się konsekwentnie wydobyć spod dyktatu Rosji, jeśli chodzi o surowce. Prawda? Prawda. Za chwilę będą bardzo ważne negocjacje między Rosją a Ukrainą, a nasz premier nie wie, że nasza spółka, znaczy nasza, mamy 48% państwa. Zdefiniujmy, czego nasz premier nie wie, tak? Bo wszyscy mówią o tej sprawie tak, jakby dwie spółki za zgodą rządu polskiego i rosyjskiego zdecydowały się na realizację tej inwestycji. Nie. Dwie spółki zdecydowały się, że przygotują analityczne dokumenty co do w ogóle możliwości realizacji czegoś takiego, możliwości realizacji, opłacalności i tak dalej. To jest ważny sygnał którego to memorandum będą Rosjanie używali jako argumentu, negocjując teraz z Ukrainą. Oczywiście, że będą używali, bo dyplomacja rosyjska wie doskonale, że w Polsce opozycja jest tak jak w takiej starej chińskiej zabawce. Jak się naciska na jednym końcu planszy, to wyskakuje z drugiej strony coś. I dokładnie tak. A koalicja tak zadziała, jak panie proszę, już zaraz panu oddam zaraz panu oddam głos i dokładnie prezydent Putin wie, jakie będzie zachowanie opozycji, jak wielki larum podniesie się wokół mało de facto znaczącej sprawy. Dobrze, Andrzej Romanek, Solidarna Polska. Mamy świadomość, że memorandum to jest umowa intencji. Nie, to nie jest umowa intencji. Nie, no panie pośle. To jest też umowa intencji. To, że badamy, ale co z tego wynika, że badamy? Ale to co z tego wynika? Badamy po coś. Umowa bo chcemy mówi, to że robić. Coś się zadzieje. Tutaj się nic po tym memorandum nie zadzieje. Proszę, na razie. Zostaną przygotowane określone analizy. Dokładnie. I teraz, ale proszę pozwolić mi powiedzieć. Otóż sprawdźmy uwagę pewną chronologię zdarzeń. Trzeciego pan premier Piechociński jest informowany wedle danych prasowych o fakcie, że to memorandum zostanie podpisane. W piątek pan premier spotyka się w Petersburgu w tejże sprawie i debatuje na temat ewentualnego tego gazociągu, ale co istotne, pan premier Donald Tusk mówi, że on niczym nie wie. I pytanie, czy między trzecim a piątkiem nie było rozmowy, bo chodzi o te tajne instrukcje, które my chcemy ujawnić na tajnym posiedzeniu Komisji Gospodarki. I co w tych instrukcjach było? Bo ja zakładam, wierzyć mi się nie chce. No tak tajne, bo to musi być tajne posiedzenie. To jest oczywista rzecz. Czemu pan trywializuje? Czemu pan ironizuje? Bo pan premier Donald Tusk, pan broni premiera Donald Tuska, ja to rozumiem. Ale może być tak, że z tych tajnych instrukcji może wynikać, że i premier Donald Tusk i pan wicepremier Piechociński obydwa o tym fakcie wiedzieli. A jakie to jest ważne, to powiem z kilku powodów. Pierwszy powód to, co pan redaktor wspomniał, polityczny, kwestia Kijowa. Oczywiście Kijów chce się wydobyć pod presji rzeczywiście gazowej Rosji. Ale co ważne, Rosja chce naciskać na Kijów po to, żeby weszła do Unii Celnej, po to, żeby umowa stowarzyszeniowa z Europejską Unią nie była w ogóle brana pod uwagę. O to też chodzi. A dla nas jakie to jest ważne? No ważne, dlatego że gdybyśmy wybudowali Jamał 2, to wówczas aspekt jest niezwykle istotny. Zanegowano by potrzebę budowania wręcz naszego gazoportu w Świnoujściu. To jest pierwsza rzecz. Chodzi o 13 miliardów. Druga rzecz. Zanegowano by potrzebę poszukiwania dodatkowych źródeł gazu konwencjonalnego. Nie wspomnę już o gazie łupkowym. To jest bardzo ważny, istotny aspekt. To są fakty, na które my musimy patrzeć. Więc to bezpieczeństwo, oczywiście zgadzam się, dywersyfikacja, ale potrzeba dywersyfikacji podjęta została nie przez was, tylko w 2006 roku, jeżeli chodzi o port Świnoujście. 5 miliardów, docelowo 7,5 tylko miliarda. Tylko nic nie zrobiliście w tym ale jakby się, ale co jeszcze istotne, my możemy być też eksporterem gazu, w tym wypadku gazu łupkowego, więc to wszystko powoduje, że po prostu Rosja chce mieć w kleszczach Europę Zachodnią, w tym Europę Środkową, w kleszczach gazowych. A wy może niestety, w tym pomagacie. Nie wie, o co chodzi, to może politycznie postępował. Stanowczo zaprotestować przeciwko jednej rzeczy. Ewentualna, choć mówię, przecież daleka do tego droga, nikt o tym tak naprawdę nie mówi, tu stanowisko rządu jest bardzo jasne, ale ewentualna nawet realizacja takiej inwestycji naprawdę nie wpływa ani trochę na opłacalność i dywersyfikację polskich dostaw gazowych i powiedziałbym wszelkie korzyści, jakie generowane będą przez terminal LNG w Świnoujściu. No, panie pośle, proszę naprawdę. Całkowicie nie wpływa. Panowie, to przejdźmy dalej. Sebastian Wierzbicki, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jak Lewica patrzy na tę sprawę? Czujnie.
Jak zwykle. Nie chcę tutaj wnikać w merytorykę samej inwestycji, natomiast bez wątpienia mamy tutaj jakieś niedopatrzenie. Albo premier, wicepremier rządu z ramienia PSL, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, ukrywał coś przed premierem Tuskiem, albo rzeczywiście Donald Tusk czegoś nie doczytał. W obu przypadkach no, taka sytuacja w normalnie pracującej koalicji nie powinna mieć miejsca, bo dzisiaj została ukryta sprawa memorandum. Tak jak słusznie powiedział pan poseł Kierwiński, na podstawie tego coś się wydarzy, a może coś się nie wydarzy, ale kto wie, czy za chwileczkę nie dojdzie do sytuacji, w której wicepremier jeden bądź drugi ukryją kolejną rzecz przed swoim szefem, czyli przed premierem Donaldem Tuskiem. Ja się zastanawiam, ile jest takich spraw ważnych dla obywateli naszego kraju, o których premier Tusk nie wie, bądź o których nie decyduje. No i rzeczywiście po tym, co się ostatnio dzieje, uważam, że dużo i trzeba tylko jasno i wyraźnie wskazać, kto tutaj w tej sytuacji zawinił. Ja jeszcze raz przytoczę nazwę. Memorandum o wzajemnym zrozumieniu dotyczącego oceny na etapie przedinwestycyjnym możliwości realizacji gazociągu z Białorusi przez Polskę w kierunku Słowacji. To może to jest no, taka nazwa, która mówi sama za siebie, że to jest w ogóle tylko hipotetyczna sytuacja. Polityka słów, to jest dyplomacja. Rosjanie są mistrzami dyplomacji. Tak to ujmują, ale wiadomo, że chodzi o ukryte intencje. To jest klucz sprawy. Piękne słowa ubrane, żeby one niewiele znaczyły, natomiast kwestia jest istotna. Jakie były rozmowy, jaka jej była trasa? No dobrze. Jerzy Buzyn, Jerzy Buzyn. Ja też bym nie przesądzał, szczególnie tych ukrytych intencji, bo dokładnie, jak są ukryte, to ich nikt nie zna. Dobrze, znaczy tak, po pierwsze oczywiście, jak zwykle pan poseł Kierwiński zaskoczył mnie przeogromnie, kiedy powiedział, że nic się nie stało. No. Ale przez ostatni czas, jak się tu spotykamy w tym radiu, nie pierwszy raz to usłyszałem od pana posła, więc po prostu zacząłem się przyzwyczaić. Jeżeli chodzi zaczynam o inwestycje, to zaczynam się przyzwyczaić. Ta inwestycja oczywiście dla Polski, dla polskiej gospodarki nie ma żadnego znaczenia, bo ta rura ma tylko u nas leżeć, pewnie tam coś na tym zarobimy albo i nie. Natomiast jak zarobimy. Gaz 48% ma płynąć, gaz ma płynąć dalej na południe Europy, w związku z tym jak gdyby, myślę, że to nie zmienia ani tego, że będziemy tego gazu w Polsce szukać, ani gazu łupkowego, ani gazoportu nie zaatakuje nam nikt w ten sposób. Także tu akurat uważam, że to chyba nie tędy droga. Natomiast zastanawiam się parę innych rzeczy. Po pierwsze, premier Putin, z tego co wiem, powiedział o tym znakomicie wcześniej. Znaczy powiedział chyba dwa dni wcześniej, zanim to jak gdyby, zanim myśmy się dowiedzieli, że coś takiego ma miejsce. Więc pierwsze moje pytanie jest takie, to jak to się dzieje, że żaden z urzędników w kancelarii premiera nie usłyszał tego, co powiedział Putin, nie zastanowił się i czegoś nie napisał panu premierowi, żeby pan premier, bo rozumiem, że pan premier Tusk nie musi słuchać cały czas informacji, czy oglądać telewizji, czy słuchać radia, chociaż gdyby słuchał radio dla siebie, to na pewno by to było z pożytkiem dla niego. Natomiast... Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Natomiast, bo to dobre radio. Dzień bez pochlebstwa. Natomiast, że nikt nic w tej sprawie nie powiedział i w związku z tym premier stanął, przepraszam bardzo, no ale tak dość nieporadnie przed tymi mikrofonami w Sejmie i głupio zabrzmiał, no bo jak premier mówi, że o czymś nie wie, no to już jest rzecz, która powinna zastanawiać. Następna rzecz, to powiem tak, że może memorandum może specjalnie nic nie znaczy, może to są tylko intencje, może ono nie dotyczy spraw żywotnie dotyczących Polski, ale przypominam, że od bardzo wielu lat kanonem polskiej polityki zagranicznej było nie godzić się na omijanie Ukrainy w kwestii przesyłu gazu. I jak rozumiem, ten kanon się zmienił. No to jeżeli ten kanon się zmienił, to pan minister Sikorski zapomniał posłów o tym poinformować, że oto coś się zmieniło w polskiej polityce zagranicznej i teraz już nie będziemy się martwić tym, czy Ukraina będzie omijana, czy nie będzie omijana, czy będzie można wobec niej stosować szantaż gazowy, czy też nie będzie można. Po prostu tak się to wydarzyło. Ale zobaczmy, w KPRM-ie to spotkanie i państwo Borusewicz, Gronkiewicz, Walc, Kalinowski, pani marszałek Kopacz. No jest problem. Jest poseł Bury również. No, coś się w tej koalicji dzieje. Jak jest mowa o gazie i o chemii, to poseł Bury musi być. Nie przesadzajmy. No to żywotne interesy. Gdyby to nie było problemem,
to prezydent Bronisław Komorowski w niedzielę nie dzwonił był do prezydenta Janukowycza, uspokajając nastroje na Ukrainie, bo fakt faktem, to wywołało ogromną burzę na Ukrainie, dlatego prezydent Komorowski zadzwonił, żeby uspokoić nastroje, dlatego że Ukraińcy pisali wręcz, Polska chce nam wbić nóż w plecy. Tak pisały ukraińskie media i wzywały Polskę do refleksji. I to jest efekt, panie pośle, szanowny, z Platformy Obywatelskiej i na to trzeba zwracać uwagę. Polityka to sztuka delikatna, wyjątkowo delikatna, a wy tej delikatności niestety nie macie. Pan premier zachowuje się jak słoń w sklepie z porcelaną. Taka jest prawda. I można przydać mu jeszcze wróćmy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dariusz Grajda, pan nie patrzy troszeczkę z takim przerażeniem, że tam być może się ważą losy koalicji, w tym gronie te rozmowy? Nie, jestem przekonany, że na pewno się nie ważą żadne losy koalicji. Panowie to po prostu wzbudzacie niepotrzebne wzbudzacie panowie to niepotrzebne emocje. Trwa na pewno bardzo merytoryczna dyskusja. Pewnie po spotkaniu wnioski jeszcze informacje zostaną. Ale wie pan co? Przepraszam bardzo, nie przerywam i po pierwsze i się troszeczkę inaczej zachowuje, bo słuchacze chcą posłuchać wypowiedzi każdego z nas i na pewno ocenią również i takie zachowanie przed mikrofonem. Także jeszcze raz powiem to, co mówiłem wcześniej. Nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, co mogłoby doprowadzić do tego, żeby ta współpraca, która trwa już z Platformą Obywatelską od kilku ładnych lat i z pewnością dla dobra Polski, żeby ona na podstawie tych wydarzeń czy tego wydarzenia, czy tej drobnej informacji miała wpłynąć na jakieś zakończenie współpracy. Panowie, to tak na koniec jeszcze chciałbym komentarza do jednej rzeczy, bo dzisiaj informacje o tym, że zmarła w wieku 87 lat Margaret Thatcher, to nie muszę przedstawiać. Ikona prawicy można by nawet rzec. No i tak, Solidarna Polska proponuje ulicę od razu w stolicy, tak? Znaczy dlatego, że uważamy, że w okresie, kiedy Polska była w bardzo trudnej sytuacji, okres komunizmu, okres stanu wojennego, syłek komunizmu, okres transformacji, pani Margaret Thatcher, nie tylko pani Margaret Thatcher, przecież Ronald Reagan i błogosławiony Jan Paweł II, to była ta trójka osób, które rzeczywiście wpłynęły niebagatelnie na sytuację Polski i Europy Środkowej. Żelazna kurtyna, która zapadła, jak mówił Winston Churchill, została właśnie przez te osoby skruszona, czy zmruszona, czy otwarta. Upadła, a to będzie konsekwentna akcja? I chcielibyśmy, żeby, jeżeli Ronald Reagan został uczczony, jest pomnik po piersi Ronalda Reagana, że być może, żeby zreflektować i zastanowić się, czy nie warto byłoby dla Polaków postać ważna, żeby chociaż ulica w Warszawie, podkreślam tym bardziej, że w Warszawie jest wiele ulic bohaterów, chociażby okresu komunizmu i warto by się zastanowić, czy jakaś ulica, dosyć istotna, myślę, ulica pani Margaret Thatcher, nie byłaby takim symbolem, że tak się wyrażę, uznania dla tej osoby i nie tylko dla tej osoby, ale dla wszystkich osób, które z komunizmem walczyły. No dobrze, to ja od razu zaznaczę, że Solidarna Polska ulicę to Platforma Obywatelska przebija ustami ministra Sikorskiego pomnik. No ale dobrze, w Warszawie pomnik, ulica dla Margaret Thatcher, jak? Trzeba zacząć od tego, że zgodnie ze statutem miasta stołecznego Warszawy możemy uhonorować nadaniem czy komuś ulicy dopiero 5 lat po jego śmierci, więc pomnik dzisiaj będzie łatwiej zatem wybudować. Pierwsze jest, pomnik jest łatwiej wybudować. Oczywiście wnioskodawcy mogą powołać komitet budowy pomnika, mogą zbierać na niego pieniądze, mogą wskazać lokalizację, starać się o swoje pozwolenia na nie. Jeżeli takowe pozwolenia dostaną, no to taki pomnik może powstać. Ja ze swojej strony tutaj nie widzę żadnego problemu, żeby takie postaci czcić. Oczywiście w przestrzeni publicznej takiej, która nie będzie dekompozywała nam miasta i gdzie odbędzie się to za zgodą i w konsultacjach z mieszkańcami stolicy, jasne, bo tak, takie rzeczy powinny się robić. Zabieranie ulic, bo tutaj pan poseł wspomniał, zabieranie ulic znowu komunistycznych. Znaczy są takie nazwy, wspomniałem. Tak, ale panie pośle, ja zacznę od tego. Ja jestem humanistą z wykształcenia po Uniwersytecie Warszawskim i na chyba każdym kierunku humanistycznym, chyba każdy profesor, który uczył i wykładał historię współczesną i rozmawiał o okresie PRL-u, to zawsze była pierwsza rzecz i to była rzecz, za którą zawsze oblewano na egzaminie, jak ktoś mówił, że w Polsce był ustrój komunistyczny. Więc mówię, nie wracajmy już, nie używajmy tutaj takich sformułań nieprawdziwych. W Warszawie jest wiele ulic, wielu bohaterów z wielu ulic zostało zdekomunizowanych.
zorganizowanych. Ja tutaj, my jesteśmy jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, tutaj współpracujemy z Platformą Obywatelską i tu dziękujemy kolegom i koleżankom, że nie dają się wciągnąć właśnie w polityczne akcje Prawa i Sprawiedliwości i nie dekomunizujemy dzisiaj Armii Ludowej ani wielu innych bohaterów. Jak łatwo do dekomunizacji od Margaret Thatcher przejść. To ja może tylko taki wtrend, że w Łodzi gra Polonia Warszawa, przegrywa jak na razie z Widzewem Łódź 1-2, no ale jeszcze to trochę czasu jest na... Jako dyscyplina dodatkowa dodam, że to się dzieje na stadionie, który stoi przy Alei Piłsudskiego, dawniej Alei Armii Czerwonej. No dobrze. Wymowne. No dobrze, ale teraz do Marcina Kierwińskiego pytanie. Pomnik, no być może nawet pomnik w pobliżu tego, który już jest, Ronalda Reagana, niedaleko pana siedziby pana biura. Margaret Thatcher obok Winstona Churchilla była, była drugim chyba najwybitniejszym politykiem XX wieku i z całą pewnością jej dokonania dotyczące tego, że razem z Ronaldem Reaganem, no tak mówiąc kolokwialnie, rozmontowali komunizm w Europie, są niezaprzeczalne. Takich ludzi rzeczywiście my Polacy powinniśmy także umieć docenić. Doceniliśmy Ronalda. Ja mówię zewnętrznie, tak? W sposób oczywisty nie stałoby się to bez wielkiego społecznego ruchu Solidarności, z którego ikoną był i jest Lech Wałęsa. Ale takie postacie, które z zewnątrz pomogły nam odzyskać suwerenność, powinniśmy umieć docenić. I myślę, że pomnik w Warszawie, pani Margaret Thatcher, nie byłby przesadą, natomiast warto, tak jak powiedział pan przewodniczący Wierzbicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy, aby po pierwsze odbyło się to w konsultacji z mieszkańcami, aby znaleźć do tego godne miejsce, nie stawiać tego pomnika tak jak często ma to tendencję gdzieś na peryferiach, tak mówiąc kolokwialnie, w krzakach. I nie znajdźmy pod Pałacem Prezydenckim. Znajdźmy dobre miejsce. Margaret Thatcher jako... Może na placu na rozdrożu. Moim zdaniem jako jedna z najwybitniejszych postaci tego XX wieku i bardzo zasłużonych dla przemian w Europie, na taki pomnik zasługuje. Panowie, ja myślę, że żeby później za rok czy za dwa znowu nie pojawiło się problem jakiegoś nowego pomnika, to myślę, że Rada Miasta mogłaby rozważyć wyznaczenie jakiejś alei już przygotowanej pod przyszłe ewentualne pomniki i możemy wtedy, czy mogłaby wtedy każda kolejna osoba mieć tam... Ja tak rozumiem inicjatywę pana redaktora, który mówił o trakcie królewskim, tak, bo to aleje ujazdowskie to przedłużenie przecież traktu królewskiego. W pobliżu Ronalda Reagana może tak razem to byłoby... Może nawet dobrze, tam troszkę miejsca ambasada kanadyjska, a tam jakby premier Kanady za czasów Reagana i pani Thatcher, to był trzecie ta taka persona, jeśli chodzi o konserwatyzm na świecie wtedy. Może to jest należne miejsce. A jak pan na to patrzy, Jerzy Buzyn, Solidarna Polska? To znaczy, pewnie będzie kolejny pomnik, który będzie miał... Solidarna Polska. Nie, to tu pan przesadził. A powiedziałem Solidarna Polska? Ruch Palikota, ja wiem, oczywiście. Lubi Solidarną Polskę. Tak. Łączyć nas z ruch Palikota, to dobrze, dobrze. Tak, my też nie czujemy się komfortowo w tej sytuacji, to prawda. Natomiast... Chciałem powiedzieć tak, no pewnie ten pomnik będzie miał być postawiony w Śródmieściu Warszawy, jak wszystkie pomniki mają być stawiane, to właśnie są stawiane tutaj. No i dobrze, bo właściwie gdzie by indziej miał być postawiony. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że osoba wielka, zacna i na pewno godna uhonorowania. Więc jeżeli już, tak jak tu Sebastian powiedział, minie te 5 lat i będzie to można zrobić, to pewnie ktoś z takim wnioskiem wystąpi. Zaskoczony jestem troszkę tymi konsultacjami, do których nawołuje pan poseł Kierwiński, bo sobie jakoś nie mogę przypomnieć, żeby to tak właściwie były te konsultacje robione przy okazji różnych pomników, panie radny, które były wydaje, w wydaje mi się, że pomniki opiniowane są przez Radę Dzielnicy. Pan jako radny dzielnicy powinien to wiedzieć. To jest jak nie konsultacje? Ale mówił pan o mieszkańcach, wie pan. No, oczywiście, że radni są również mieszkańcami, ale to bardzo wąskie grono. Rozumiem, pan jako radny nie konsultował nigdy żadnych pomników. Widzę szansę na powstanie pomnika. Właśnie myśmy konsultowali. Konsultowaliśmy pomnik Polaków, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej. No i właśnie mieszkańcy byli przeciwko budowie tego pomnika, a Platforma ostatnio głosami swoich radnych przegłosowała
budowę tego pomnika, więc akurat dokładnie... Zmienionego dokładnie, pomnika z tego, co wiem, tak, ale dokładnie to... odwrotnie, dokładnie odwrotnie niż chcieli mieszkańcy. I te, także cieszy mnie to. Może taka aleja faktycznie, co prawda nie za bardzo sobie wyobrażam gdzie, ale jeżeli na przykład ta droga do Sejmu tutaj, ten kawałeczek taki między alejami ujazdowskimi a wiejską, to by można było nastawić. Ale pan poseł wstrzymali się, że dużo Warszawy się buduje dróg, więc jest nadzieja. Proszę państwa, no to... Jeżeli pomnik Margaret Thatcher, to też nie będzie miał łatwej drogi, jak panie się okazuje. Panie pośle, pragnę pana poinformować, że nie budujemy pomnika na każdej nowo otwartej drodze. Ale mówię, że znacie, że będzie Marcin Kierwiński, nazwa, dziękuję. Forma Obywatelska, dziękuję bardzo. Andrzej Romanek, Solidarna Polska, dziękuję bardzo. Dariusz Grajda, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję pięknie, życzę dobrej, ciepłej wiosny. Jerzy Budzyn, Ruch Palikota. Dziękuję dobranoc bardzo. Państwu, pana posła, przepraszam bardzo, jeżeli uraziłem. Sebastian Wierzbicki, Sojusz Lewicy Demokratycznej, dziękuję bardzo. Co? Dziękuję, dobranoc państwu. No i proszę państwa, proszę pamiętać, że rocznica smoleńska już pojutrze, no i pewnie to będzie zaprzątało naszą uwagę w kolejny poniedziałek w naszej debacie.